Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach lokalna libacja. No i lecimy z kolejnymi ranami. Czekajcie, muszę sobie tutaj wszystko przeklikać, dobra. Mamy dwóch spells... Nie, co tutaj mamy? Paladyna, Spelunkera i Archmage'a. Ciekawe, chyba weźmiemy sobie Paladyna. Chociaż co tutaj ma? Aha, no dobra, spoko. Jest całkiem spoko. Mamy sporo kaski, będziemy chyba avatar szli, żeby powoli go ulepszyć na fulla. Okej, okay. Czekajcie, muszę trochę przesunąć na biurku wszystko. Będzie spoko. Co ja tutaj noszę? On waj krytyki, nie? Ale chyba nie aż takie mocne. Dobra, spróbujmy tak się ubrać. Okej. Jakiś płaszcz fajny trzeba ogarnąć. Może Royal Cape? Albo... Gdzie był ten skok? To ten był, o. To jest całkiem fajny, daje nam bardzo dużą mobilność. Zajebiste. Dobra, spróbujmy. Znowu naszym celem jest las, znowu naszym celem jest leśny boss. Czy nam się uda, zobaczymy. No serio. Wow, dwa krytyki z rzędu weszły? Paladycha nie masz takiej dużej szansy. Znaczy nie ma jakiejś wybitnej, może tak. Więcej muszę z tego korzystać, szczególnie przy takich zombiakach. Dobra. O, wow, no. Jezu, jeszcze wypadłem. To jest tak nie fair. To co się tu stało. Brak mi słów po prostu. Dobra, to nie jest ten, całe szczęście. Jezu, co to za piekło? No, ile tu pocisków lata? To jest niepoważne. Wiecie, jaką klasę mogliby dodać? Mogliby dać jakiegoś healera. To by było mega zajebiste. W sensie, że masz takie średnie obrażenia, ale możesz się leczyć. Na przykład, co... Za każdego wroga zabitego dostajesz ileś tego. Wiem, że to jest takie coś jak wampiryzm, ale może, nie wiem, w postaci many? Takie coś? Taki kapłan by wyszedł ostatecznie? Dobra, ograny. Okej, co dostajemy? Blueprinta na Guardian Chestplate. To chyba dużo armura daje. O ile dobrze pamiętam. O nie. A w sumie nie jest taki zły pokój. Chciałem, że to nie tyle więcej spadało. Choć teraz dużo to leci. Zabijmy najpierw te oczy. A właśnie jedno oko. Jest to ono tak spamiło? Niewiarygodne. Mamy 10k farmianej kasy. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. Jakbyśmy unikali złych pomieszczeń, jakby nam jakieś mięsko wypadło jeszcze do tego, byłbym całkiem zadowolony. Dobra, spróbujmy szczęścia w tą stronę. Mam dużo skoków, więc powinno być dobrze. Na luzie. O cholera, tam jest skrzynia. No czekajcie, już trudno, zaryzykuję, ale czy jak wyjdę i wejdę, to nie będzie tego jednego? Tak. To się przyda, taka wiedza. Dobra, strzelaj sobie tutaj. Więcej kasy. Szkoda, że mamy... No jesteśmy praktycznie Achita. Może jednego przeżyjemy przy dobrych wiatrach. Zależy od czego dostaniemy. Dobra, elf pedał. Dobra. To? O! O! O, 40 tysięcy! Jesteśmy chyba ustawieni, powiem tak. Dwa rany mamy jakby w jednym. O, cholera. Nie. Czy tam było przejście? Było. A spróbujmy w górę pójść. Może ktoś tutaj w lewo?
nie ma przejścia w lewo, niestety. Dobra. To jest przejście w górę, ale możemy się tutaj uleczyć. No spokojnie. Okej. Tak, to jest przejście w górę? Tak. Na razie to odpuszczamy. Chociaż tam była skrzynia, ale dobra. To co? Z takim HP musimy chyba sprawić przez tą salę przebrnąć. Oho. Dobra, no raz zostali. O cholera. O, ale podleciał. Ale podleciał mi fajnie. Ale to był run taki 7 na 10. Jeżeli chodzi o starania i no tak z 9 na 10, jeżeli chodzi o kasę, bo kasę naprawdę sporo zdobyliśmy. Spróbujmy z Spellswordem. Ten ciekawy na pewno. Dobra, co tu polepszać? Może życie? O, shit, chyba o 10 ulepszyliśmy. Dobra, jak to w ogóle działa? Czy oni mają jakiś... Aha, to jest ulepszony jakby czar. Nie wiem, w sumie nie wiem co w takim wypadku mu dawać. Bardziej pod manę go budować jakąś? Może weźmiemy tej Siphon. Tutaj to zostawimy. Tutaj to też zostawimy. Tutaj może te magiczne bardziej weźmiemy. I tutaj powiedzmy też pod Siphon. Siphon to wykradanie many, o ile dobrze pamiętam, pisaliście mi. Zaraz zobaczymy jak to będzie. A te toporki to na pewno dobre zaklęcie na start. Okej. O, dobra. Jezu, jakie puste pomieszczenia. Jakie bardziej pułapkowe podziemie nam się trafiło. Oho. Oho, nie trafiłem. O, dostał, mocno. Sporo many wykradamy za każde ciachnięcie. No, naprawdę. O, cholera. O, cholera, ale pomieszczenie. Ale jebane pomieszczenie. Dobra. Zajebiście. Nie wiem, te zaklęcia w tej grze nie mają takiego dobrego feelingu, mi się wydaje. O jest. Ja też nie mam dobrego feelingu. Za bardzo próbuję jakoś kombinować, wydaje mi się. Powiem po prostu spamić tymi zaklęciami. Co mi się uda odzyskać z many, to się uda. I wtedy się, właśnie, dopiero wtedy się martwić o manę. Jak już... O cholera. Dobra. To będzie słaby run. Jesteśmy już na hita. Ale tutaj może przynajmniej trochę nam... No... Wpadł trochę kasy. Właśnie, nie! Magiczne postacie to kompletnie nie mój styl gry. Nie, może one są dobre, jak się dobrze podbije, jak się podbije te wszystkie obrażenia zaklęć i tak dalej. Ale dla mnie Hokage, Paladin, Barbarian King coś jeszcze było, takie co kryty waliło, mocne. Nie pamiętam jak to się nazywało. Gdzieś tutaj pewnie będzie ta klasa. Shinobi, Architekt, nie wiem, Barbarian. Nie pamiętam który to. No mniejsza o to. Naprawdę mniejsza o to. Póki co rozwinijmy sobie atak. No i Hokage. Hokage nie ma szansy krytyka, ale on po prostu mocno bije. O ile dobrze pamiętam. Więc bierzemy takie twardsze rzeczy, że tak powiem. I tutaj to na mobilność. I lecimy. Czekajcie, dobra. Chciałem się upewnić, jak to skill jest. Dobra, może teraz będzie jeszcze dobry run jakiś. Dobra. Spokojnie, zdobywajmy sobie spokojnie teren. Nie rushujmy jakoś specjalnie. O! Mniej więcej o takie rushowanie mi właśnie chodziło. Nie no. Kiepsko.
za dużo straciłem, jak na takim durnym pomieszczeniu. Dobra, spróbujmy tędy. Dobra, walić go. Szkoda, że mnie zabił, znaczy, że mnie trafił. Ja coś słabo bijemy, wydaje mi się. Brakuje nam dosłownie odrobiny obrażeń, żeby na dwa hity spać przeciwników. Może to nie kwestia słabego bicia, ale po prostu, no... Patrzcie, no... Dobra, obrazy składamy na dwa hity, ale... Mogą być lepiej, mam wrażenie. Okej. O! Serio? Na koniec jeszcze puszczę pocisk, ale duper. Szafa grająca, nie wiem, parę razy przejdźmy. Mówiliście mi, że soundtracki są... Jakby... nie ma tej soundtracka, który nie występuje w jakimś momencie w grze, więc dobrze wiedzieć. Dobra. Jedziemy dalej, tylko gdzie teraz? Wow! Udało się. A tutaj mamy chyba tę specjalną walkę. Nie, możemy spróbować w sumie. Chyba po niej się i tak nie przegrywa. Tak, Neo Kid. To co nam dają te okularki? To mnie zastanawia. Aha. Aha, to w tym sensie... Aha, że my już many nie mamy. Aha, dobra, wszystko czaję już, jak to działa. Wiecie, ta walka polega na tym, żeby odpowiednio sobie bić tylko z tego miecza, unikać pocisków. Co nie wiem, kiedyś wydawało mi się łatwiejsze. Nie wiem, czy te pociski Neo Kidra są mocniejsze, w sensie większe, ale wydaje mi się, że kiedyś się ich łatwo unikało. Może rzeczywiście są większe odrobinę, ale ogólnie trzeba puścić spela, ten miecz, niech ten miecz sobie bije Neo Kidra, a następnie po prostu uderzyć go parę razy, żeby zregenerować manę. Mhm. Tak wygląda plan bicia. Nie możemy drugi raz, prawda? O, możemy. Popróbujemy? Wiem, że to może być trochę nudne do oglądania. Nie wiem, czy to trzeba przebiegać tak? No ale nie, no po prostu nie mam taktyki na niego. No nie, mam taktyki. Ale to jest do zrobienia, mam wrażenie, tylko muszę obczaić jak go unikać. Spróbujmy wejść i ja postaram się po prostu pounikać trochę. Jak mi nie wyjdzie parę razy, to po prostu odpuścimy, ja to sobie jej zrobię. Będę trochę bardziej rednięty. Dobra, jest to. No nie da się tego uniknąć. Chyba, że w taki sposób jakiś, ale to trzeba naprawdę mieć timing zajebisty. Patrzcie, jak nas... te pociski się wręcz do nas przylepiają. O. Dałoby się jakoś to zrobić. Ale... no nie wiem, jest taki mały margines błędu. Ale pewnie tyle kasy wypadnie z niego, jak się go zabije. Albo jakiś, nie wiem, jakiś schemat na coś, albo coś. No, żeby tych kolców tu jeszcze nie było, prawda? A tutaj to w ten sposób to nie da się za bardzo nic zrobić. Nie wiem, czy ja jestem... Wydaje się, że ta postać jest mała, ale patrzcie, że... zmieścić się pomiędzy te pociski się nie da po prostu. Chyba trzeba przy tych kolcach bajerować, teraz wam pokażę, o co mi chodzi. No nie, nie pokażę wam jednak. No nie, tutaj też się nie da. Bo to zawsze łapie na sam koniec. Może jakbym był jakimś właśnie Shinobi, czy jak ta się ta klasa nazywała. Że dało się jakby zniczać, czekajcie, no nie, no bo to jest zwykły miecz jakby. No i albo wpadasz w pieprzone kolce, albo ci łapie jakaś... Jak to zrobić? Ale czy nie, napiszcie mi w komentarzach, bo może mi się wydaje, ale wydaje mi się, że te jego łzy, które on puszcza, są większe po prostu. Nieznacznie. No i co, tutaj dostajemy pierwszy raz. Tutaj drugi raz. Tutaj nie da się... Nie wiem, czekajcie.
Nie no, może ja mam downa jakiegoś. Ale... To jest nie do uniknięcia po prostu, to... Wow. Dobra, spróbujmy jeszcze z 5 razy. Załóżmy, że puszczam od razu miecz. Dobra, tutaj niby trzeba w górę uciekać, ale on puszcza tak długo to, że to naprawdę... O Jezus, jeszcze wpadłem w te kolce. Dobra. No nie da się przed tym uniknąć. Tego uniknąć. 4 razy jeszcze. To jest jakieś ustawione. Chyba, że naprawdę tu trzeba jakąś super taktykę stosować. No ale z góry się nie da tego za bardzo uniknąć. Z dołu jest mega średnio. Aha, czekajcie, czy my przypadkiem nie blokujemy pocisków? Nie, no nie blokujemy. Ale właśnie, to nie było czegoś takiego, że ten miecz blokował pociski? Może o to chodzi, może to jest takie proste, że po prostu stoimy w miejscu, gdzie miecz nam wszystko zblokuje. I musimy szybko nawalać przy okazji. Nie no, to nie blokuje. A może ten mały blokuje? Nie, no też nie blokuje. Tu nie ma chyba żadnego systemu, po prostu jestem zjebany. Znaczy, dwie próby zostały, ale... Nie wiem. O, takich jeszcze bym pounikał. Ale jak się zaczęła coś takiego, to ja po prostu nie wiem co robić za bardzo. Żeby on jeszcze walił w jakieś jedno miejsce. A on tutaj wali... No mega randomowo. Dobra, ostatnia próba, ludzie. Na razie nie zbiję mu jeszcze połowy HP nawet raz. Ani razu mi się to jeszcze nie udało. Co te okularki dają? O, tutaj może jakiś mechanizm by się dał ogarnąć. Dobrze, że teraz po prostu straciłem życie. Nie no. On puszcza tyle tego, że to nie sposób jest uniknąć. Dajcie mi ostatni raz spróbować. Wiem, że miała być to ostatnia próba, ale ostatni raz. Bo to może jest jakiś sposób, żeby jakoś to przeskoczyć pierwszą falę. Nie no, tutaj to nie wychodzi. Poza tym jesteśmy tacy szybcy. To jest bez sensu. No jumping. Nie, dobra. O, shit. Teraz spadamy tędy. Tutaj byliśmy. Dobra, nie ma sensu się z tym bić. No i pozgarniamy trochę darmowych pieniążków. Tam na górze HC się jest zazwyczaj. Ale to już walić. Mamy teraz to. Możemy się gdzieś tepnąć, możemy do sali z bossem się tepnąć. Ale to właściwie bez znaczenia większego. Bo musimy iść teraz w tą stronę. No... Sir fucking usually. Że wpadłem w coś takiego. Nie, no to jest bez sensu. O, oho. Kościach jebany. Dobra, tu jest obraz. Nie wiem, jak go unikniemy. Może tak. Okej. Tu też nie ma przejścia do lasu. Las też gdzieś mi się wyda... No cóż. Ostatni run. To jest, zginęliśmy w uczciwej, długiej walce. Ciekawie. Naprawdę ciekawie. Dobra, jesteśmy znowu Hokage. Spróbujmy. Okay, co? Aha, to mamy to, okej. Okay. To podmianę. Kurde, no patrz, ten las jest po prawej, no. Ale my kompletnie nie możemy na niego wpaść. Ilekroć już byliśmy, no nie, może w ostatnich 4 odcinkach nagranych, po tej przerwie, byliśmy w lesie może z raz. Nie no, byliśmy po prostu z raz, na jednym ranie, nie tak, że ra... O cholera. Byliśmy z raz tak na
raz na jednym ranie. Ha, rzeczywiście trzeba będzie w architektę, kurczę, pójść. No wiecie, mniej czasu zostajemy, ale po prostu ciągle respimy się w jednym miejscu. Aż może ja właśnie jestem... Może to jest znaczy, że jestem słaby i powinienem po prostu farmić. Ale z drugiej strony też nie jest tak, że mamy już te postacie super słabo rozwinięte. Bym raczej powiedział właśnie, że jestem już całkiem nieźle rozwinięty. Dobra. Aha, obrazy ruszające się. Swoją drogą, wydaje mi się, że Rock League das... Serio? Że Rock League das jest taką grą, która... Jakby drugiej takiej gry nie ma, nie? Jak na przykład jest The Binding of Isaac, no to... Klonów, że tak powiem, albo gier opierających się o podobnej mechanice jest cała masa. A ta gra jest taka, jakby... sobie stała na uboczu, nie? Nie wiem, czy odnosicie też takie wrażenie. Ale ja po prostu, no... w pełni takie wrażenie odnoszę. Jak tak gram sobie. Ta gra ma tak unikalne mechaniki, że naprawdę. Props oczywiście. To jest zajebista cecha, być takim unikalnym. O cholera. Ale spadło, dobra, trochę zgarnęliśmy kasy. No Jezu. Jakoś nie umiałem się rozdwoić w dwie rzeczy, sprawdzić naraz, dwóch rzeczy. Dobra, słuchajcie ludziska, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy próbowali w końcu ukończyć ten zamek. Ukończyć przynajmniej tego drugiego bossa, nie? Teraz będziemy mieli Dragona, Asasyna i Spelunki. Asasyn będzie zajebisty, ale to już w kolejnym odcinku. Aha, teraz, czy ja mogę teraz... O, w ogóle można rerolla tego zrobić? Ale, dobra, już wybierzmy, no. Nie wiem, Dragona wybierzmy. Teraz aha, nie da się wyjść? A da się, w ogóle jest całej gry. Albo tak o. Dobra, słuchajcie, dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa.